Kto się w tym roku nie uczył? Zamiast prezentu dostanie od zimnego świętego Mikołaja sopel i węgiel od gorącego Mikołaja. To ciężkie, ale sprawiedliwe. Święta to najpiękniejszy czas w roku. Są pełne cudów i prezentów. Więc zdecydowaliśmy się ujawnić Ci ogromny sekret. Na świecie jest więcej niż jeden święty Mikołaj. Jest super gorący Mikołaj z nosem czerwonym z gorąca i zimny Mikołaj, prawdziwy polarny podróżnik. I są gotowi zacząć swoją misję już teraz. Jeśli chcesz mieć dobry dzień, musisz zacząć od umycia się. Odświeżający prysznic pomoże wprowadzić Cię w dobry nastrój na resztę dnia. Tylko że sama idea świeżości może być różna dla każdego. Na przykład gorący święty Mikołaj woli kąpiele parowe. I jeszcze więcej pary! Gorąca para idealnie czyści jego pory. O, wrzątek! Idealnie! Masz potem taką miękką skórę. Balsamy nie będą Ci potrzebne. Zimny Mikołaj też dba o higienę. Mogę teraz wziąć prysznic, ale woli zimną wodę. Ciepły prysznic? Nigdy! Poza tym lód sprawia, że młodo wyglądasz. Zimny Mikołaj marzy o wiecznej młodości i może nawet mu się to uda. Po prysznicu czas zadbać o zęby. Gorący Mikołaj wie, że należy myć zęby przez przynajmniej 5 minut. Zna też wszystkie korzyści pasty do zębów z węglem. To jak magia. Węgiel jest czarny, a zęby od razu są bielsze po użyciu tej pasty. Żeby wzmocnić efekt, możesz nawet podgrzać węgiel. Jaki odświeżający aromat węgla. Teraz nawet on mógłby być modelem zębów. Gorący Mikołaj jest teraz gotowy przynieść radość dzieciom na świecie. Nie to, co jego kolega, zimny Mikołaj, który jest przekonany, że powinien zabijać bakterie w buzi zimnem. Nie tylko zimnem, ale lodem. Dlatego jego szczoteczka do zębów to sopel. Nie ma nic lepszego od roztopionej wody. Bakterie, strzeżcie się! Dziewczyny też! Nareszcie Mikołajowie biorą się do pracy. Pierwszy dom jest zawsze taki ekscytujący. W końcu to, jak zaczynasz dzień, powie Ci, jak spędzisz całą resztę dnia. Gorący Mikołaj ma chyba szczęście. Wszystko jest czyste i schludne. Dziadek jest zadowolony. Od razu widać, że mieszka tutaj grzeczne dziecko. Pomaga rodzicom, dobrze się uczy, czyli dostanie też świetne prezenty. I już! Pięknie! Ale zaraz, jest tu więcej miłych niespodzianek. Na stole czeka na Mikołaja coś pysznego. Mleko? Dla mnie? Jakie słodkie dziecko! A, chyba mleko się gotuje. Ręce Mikołaja są za gorące. Ale to nic. Im gorętsze, tym lepsze. Uwielbiam czekoladowe ciastka. Wszyscy Mikołajowie korzystają z tej samej bazy danych. I czasem adresy się podwajają. Więc zimny Mikołaj przypadkiem trafił do tego samego domu, gdzie przed chwilą zjawił się jego kolega. A, ta choinka jest wspaniała. O, smakołyki na stole. Mleko i ciastka? Czy ja śnię? Niech mnie ktoś uszczypnie. To ulubione łakocie Mikołaja, którymi dziś się nie poczęstuje. Jaka szkoda. Są zamrożone. Nie ma czasu na wykopywanie mleka ze szklanki. Inne dzieci też czekają na prezenty i nie można ich zawieść. Święta idą pełną parą. Gorący Mikołaj był już w wielu domach i teraz jest zmęczony. Ale to, co widzi w kolejnym domu, to dla niego pobudka. Światełka świąteczne są wyłączone? Jak to możliwe? Raz, dwa, trzy, zapalamy choinkę my. Problem z głowy. A oto kolejny. Nie pali się w kominku. Hej, dlaczego tu nie jest przytulnie? Dobrze, że do tego staruszka nie ma rzeczy niemożliwych. Z całym tym światłem święta są uratowane. Ale to nie wszystko. Nie mogli nawet zapalić świeczek? Co jest z nimi? To Mikołaj też naprawi. Dumny z siebie idzie do kolejnego domu, nie wiedząc, co narobił.
O nie, przez gorące światło ciasto prawie się stopiło. W święta wszyscy są zajęci, a błędy w bazie danych Mikołajów mogą się zdarzać. Ale czasem wychodzą na dobre. Wydaje się, że w tym domu nie ma jeszcze żadnych prezentów, ale jak mam tu wejść? Dobrze, że zimny Mikołaj wie, co robić. Jeśli nie możesz wejść przez komin, wejdź przez okno. Voilà, Mikołaj jest w budynku. Uff, jak gorąco. Nawet ciasto stopniało. Kto trzyma desery w takiej temperaturze? Zgaśmy ogień w kominku. Zdmuchnij świeczki. Napraw i schłodź ciasto. Zdążyłem w porę. Właściciele nawet nie będą mieć czasu się wkurzać. Ta choinka też nie jest taka świąteczna. Fiu! Trochę śniegu nie zaszkodzi. Wystarczy. Zimna misja zakończona. Ale Mikołaj nadal ma sporo do zrobienia. Zimny Mikołaj wybiegł z domu, jakby się paliło. Tak szybko, że aż wyścignął swojego gorącego kolegę. Nareszcie mogę pracować w spokoju, zamiast zacierać ślady tego piromana. Ups, nie tak miało być. Święty Mikołaju, czy to ty? Święty Mikołaj nie chce widzieć dzieci, ale ta dziewczynka jest bardzo uparta. Hej, nie puszczę cię, dopóki nie spełnisz wszystkich moich życzeń. O, rany. Chcę. Hej, co ci jest? Ups, chyba zamieniła się w lód. Racja, kolana Mikołaja są jak zamrażarka. O-o, to niedobrze. Hej, Mikołaju, zostawisz ją tak? Cóż, nie ma ludzi idealnych. Ale gorący Mikołaj zjawia się w samą porę. O, rany, zamarzłaś! Jego gorący podmuch od razu przywraca ją do życia. I robi się jej lepiej. Yes! Na pewno nigdzie nie pójdziesz. Chodź, siadaj tu i słuchaj moich życzeń. Mikołaj słucha, ale zaraz. Co to za zapach? Palę się? Pomocy! Siadanie na gorących kolanach Mikołaja to nie jest dobry pomysł. Więc to dlatego dzieci piszą do niego listy, a nie proszą go o prezenty osobiście. Wydarzenia z ostatniej wizyty smucą zimnego Mikołaja. Jak mogłem tak postąpić? Wcale nie jestem dobrym Mikołajem. Ale gorący Mikołaj wie, jak pocieszyć swojego kolegę. Napięta atmosfera robi się gorąca. Wiesz co? Żałuję, że cię poznałem. Ups, nie jest dobrze, gdy Mikołajowie się kłócą. Czy święta są w niebezpieczeństwie? W bazie danych znów jest zamieszanie, ale tym razem Mikołajowie na siebie wpadli. Dwoje Mikołajów w jednym domu to jak dwójka kucharzy w jednej kuchni. Co to za ozdoby? Zimne kolory na choince to zły wybór. Ale to nic. Gorący Mikołaj wszystko naprawi. Jeszcze więcej czerwonych ozdób. Teraz jest to niebo lepiej. Ale zimnemu Mikołajowi wcale nie podobają się gorące dekoracje. Czerwone sople? Skąd ty to wziąłeś? Jeszcze więcej śnieżnych ozdób. Teraz jest ładnie. Chłodne dekoracje. Tego ci trzeba. Hej, kto tu robi jakieś czary bez pozwolenia? Włamałeś się na czyjeś terytorium i mrozisz drzewa? Tak to tylko ja się włamałem? Burzysz się bez powodu. Ups, to chyba był gwóźdź do trumny. Zamrożę cię! Spalę cię! Czas na poważną rozmowę Mikołajów. Ale przemoc nie rozwiązuje żadnych problemów. O-o, co się teraz stanie? Hej, co to za hałas? Choinka obudziła dziewczynę. Czy świąt nie będzie? A tak się napracowałam nad choinką.
O nie, płaczące dziecko w Wigilię to zły omen. Spokojnie. Żadna walka nie jest warta dziecinnych łez. Tylko nie płacz, Mikołajowie już wszystko naprawią. Mikołajowie się jednoczą, choinka znów stoi, a dziewczynka dostaje całą górę prezentów. Dwa zestawy, jeden gorący i jeden zimny. Wow, teraz znów wierzę w magię świąt. Fiu, nie zawiedliśmy. To co, chcecie selfie? Uśmiech, kochani. Wesołych świąt. Podobała Ci się nasza świąteczna opowieść o gorącym i zimnym Mikołaju? Który podobał Ci się bardziej? Daj nam znać w komentarzach. Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić świątecznych skeczy od Trum Trum Wow!